W sobotę 1 września w Krzewinie odbyły się dożynki parafialne. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Krzewinie. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników Chrystus staje się obecny wśród nas pod postaciami eucharystycznymi. Z Nim podziękujemy Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne plony. Będziemy również prosić, aby były sprawiedliwie dzielone dla wszystkich. Tradycyjnie starostowie dożynek złożyli na ręce księdza proboszcza Marcina Kubów bochen chleba. Na uroczystość święta plonów mieszkańcy pięknie udekorowali kościół, nie zabrakło również dożynkowego wieńca oraz tradycyjnych dożynkowych akcentów. Po mszy na wszystkich czekał poczęstunek oraz wspólna biesiada. Podczas uroczystości burmistrz Andrzej Grzmielewicz pogratulował rolnikom tegorocznych plonów, szczególne wyrazy wdzięczności skierował do organizatorów dożynek parafialnych, sołtysów oraz księdza proboszcza, którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowali uroczystość. Ja dzisiaj chciałem za tą pracę Państwa bardzo gorąco podziękować, bo to jest rzecz bezcenna. Bez tego by nas nie było. Również bardzo gorąco dziękuję księdzu proboszczowi za tą taką normalną, zwykłą uroczystość, za piękne słowo, piękną mszę, ale także głównym organizatorom, pani Modeście, pani Eli i panu Marianowi. Dziękuję również Państwu za wysiłek, trud, za chleb, za te bezcenne rzeczy, które są codziennie na naszych stołach i chyba tak nie do końca sobie doceniamy ich wartość.